Witam wszystkich na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiejszym tematem będzie ponownie funkcjonowa, a właściwie informacje, których nie podałem w samym filmiku, a myślę, że warto zwrócić na nie uwagę. Zacznijmy od podziału układu współrzędnych na ćwiartki. Układ współrzędny dzieli się w ten sposób. W prawym górnym rogu jest ćwiartka numer 1, w lewej druga, tutaj trzecia, natomiast w prawym dolnym rogu czwarta. Narysujmy teraz taką funkcję. Ta funkcja leży w ćwiartce numer 1, 3 oraz 4. Teraz narysujmy funkcję przechodzącą przez punkt 0, 0. I ona leży w ćwiartce drugiej oraz czwartej. Kolejnym nowym terminem, który chciałem wprowadzić, jest monotoniczność funkcji. Monotoniczność funkcji jest to nic innego jak określenie funkcji, czy dana funkcja jest rosnąca, malejąca, czy też stała. Tak jak już ostatnio wspominałem, funkcja rosnąca jest wtedy, kiedy a jest większe od zera, malejąca, kiedy a jest mniejsze od zera, a stała, kiedy a jest równe 0. Teraz, jak ta funkcja zmienia się w zależności od wartości a? Weźmy na przykład funkcję y równa się 2x oraz y równa się 1 druga x. Obie będą przechodzić przez punkt 0, 0, czyli środek układu współrzędnych. Zobaczcie, że współczynnik b jest równy 0. A więc tak, pierwsza funkcja będzie wyglądała mniej więcej tak. Będzie przechodzić przez punkt x1 oraz y2. Będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. Teraz y równa 1 druga x. Za x będzie y pół, natomiast dla x 2 y będzie równe 1. A funkcja będzie wyglądać mniej więcej tak. Jak widzimy, im mniejszy jest x, przepraszam, współczynnik a, tym funkcja jest bardziej pochylona względem osi x. Teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w przypadku ujemnych współczynników. Dla x równego 1 y będzie minus 2. A funkcja będzie mniej więcej taka. Natomiast dla minus jednej drugiej funkcja będzie wyglądać tak. Jak widzimy, znowu im współczynnik a jest bliższy zera, tym funkcja jest bardziej pochylona względem osi x. Ok. Kolejną rzeczą, którą możemy określać, kiedy mówimy o funkcji liniowej, jest to, kiedy funkcja przyjmuje wartości, czyli y, większe lub też mniejsze od zera dla danych x-ów. Weźmy kolejną funkcję. Na przykład f od x równa się 4x plus 2. Zrobimy sobie taką tabelkę. Dla x równego 1 będzie 6.
Natomiast dla x równego 0 będzie 2. Ale to możemy wydrukować ze współczynnika b. Więc tak, punkt 0,2. A dla x 1 będzie 6. Funkcja mniej więcej będzie wyglądać tak. A więc funkcja przyjmie wartości większe od 0 dla x dla y większego od 0. Jest to przedział x-ów. Czyli nie myślę, dla jakich x-ów wartości funkcji y są większe od 0. Do tego potrzebujemy określić miejsce zowe funkcji, czyli potrzebujemy y równego 0. Dla y równego 0 x będzie równy minus 1. A więc x dla x-ów należących od minus 1 do nieskończoności. Oczywiście będzie nawiasy z obu stron otwarte. Natomiast y dla mniejszych od 0, x będą od minus nieskończoności do miejsca zerowego, czyli minus 1. Ok. Ostatnią rzeczą, o której dzisiaj chciałem wspomnieć, jest punkt przecięcia się dwóch funkcji liniowych. W sumie możemy wziąć tą poprzednią funkcję. Weźmy jeszcze jakąś inną drugą funkcję. F od x równa jest 2x minus 4. Określmy znowu położenie tej funkcji. Dla x 0 będzie minus 4. Oraz dla x równego 1. Będzie y minus 2. Dobrze, teraz jak możemy określić, gdzie te funkcje się przecinają? Wystarczy stworzyć układ równań złożony z tych dwóch funkcji liniowych. Wystarczy teraz rozwiązać ten układ. X plus 4 równa się 4x plus 2. Przenosimy x na jedną stronę, samo liczby, minus 2x równa się 6x równa się minus 3. Teraz określmy y, zostawiamy to x minus 3 dla obojętnego równania, czyli będzie y równe 2 razy minus 3 plus 4. Y wynosi minus 10. Czyli punkt przecięcia tych dwóch funkcji znajduje się w punkcie minus 3 minus 10. Będzie to mniej więcej gdzieś tutaj. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.